Darmowe ekskluzywy jednak wejdą do Hugeatrona i będziemy mogli z nich robić huge pety. Więcej w tym odcinku, zapraszam. Witajcie bardzo serdecznie, lecimy z tematem. Słuchajcie, jak pamiętacie, w nowym update'cie został dodany ten Hugeatron, czyli maszynka, w której możemy wrzucać ekskluzywy i z tego tytułu tworzyć huge pety. Jak wiecie, wliczają się tylko ekskluzywy, które są za Robuxy, czyli te, które kupujecie między innymi tutaj. Preston jest chciwy i chce jak najwięcej zarobić, więc wiecie, to zmusza, żeby wykupywać jeszcze więcej tych jajek i potem przerabiać je jeszcze na to. Dodatkowo jeszcze większość osób prawdopodobnie użyje sobie tutaj tych 50 punktów i 800 robuxów, a nie będzie waliła do 100 punktów, bo się to też nie za bardzo opłaca. Większości skorzystają na tej aktualizacji, która jest teraz, skorzystali popularni bardzo youtuberzy albo którzy są bogaci i mają dużo robuxów. Natomiast jeżeli chodzi o free to play, to była straszna plaga i Preston został potwornie zhejtowany przez ludzi, czemu się oczywiście nie dziwię, więc prawdopodobnie padła propozycja, żeby nawet te ekskluzywy darmowe, które zazwyczaj dostajecie z tych hype'ów, z tych prezentów tutaj, żeby one się też wliczały w konwert i prawdopodobnie tak się też stanie, będą miały może mniejszą punktację, ale jednak będą pojawiać się i będą w tej maszynce, no bo jak sami zobaczycie, przyjrzyjmy sobie tutaj gifty, weźmiemy sobie, tu jest party Axelot Shiny, dziękuję Tymek, pruczek tutaj. Czy my mamy jakiegoś zwykłego, słuchajcie, tutaj? Wszystkie są party, więc party petów raczej tutaj nie wliczymy, ale chociażby, żeby ten party, tu mamy shiny, bardzo dziękuję za tego peta, żeby on miał chociaż 0,5 punkta, bo jak widzicie, teraz się nie wlicza. No dajcie znać, co o tym myślicie, myślę, że to jest spoko opcja, żeby właśnie te pety się wliczały, te darmowe ekskluzywy, i Preston przede wszystkim na tym zyskał o wiele więcej, bo więcej osób, na przykład ja sam bym wrzucił te ekskluzywy i zapłacił sobie te, nie wiem, 800 robuxów, żeby otworzyć jedno jajko z huge petem. No ale zobaczymy, co nasza pazera i chciwy twórca wymyśli. Na razie to jest naprawdę słabe. No ale to tyle, do zobaczenia.